Dobry sezon i mocna końcówka sezonu. Tak, dokładnie. Ten sezon był dla mnie bardzo dobry i mam nadzieję, że kolejny będzie również dobry. No. Jak zmieniła się twoja rzeczywistość po zmianie, będąc jakby z innego rejonu Polski, a będąc w tym małopolskim? Jak to wpłynęło na twój sezon, na twoje przygotowanie, zaplecze? Na pewno wszystko poszło do zmiany. Zmieniałam wszystkie sposoby trenowania, diety, regeneracji, ale nie przeszkadza mi to, że mam tak daleko klub i wszystko idzie w jak najlepszym kierunku. A logistyka wciąż opiera się na rodzicach? Nie do końca, ale tak. Rodzice są bardzo pomocni. Lokalnie też startujesz. Pojawiasz się i na maratonach kresowych chyba i na maratonach Mazury MTB, tak coś kojarzę? Tak, startuję, można powiedzieć, że regularnie w maratonach kresowych, bo walczę tam o klasyfikację generalną i na Milko Mazury też się nieraz pojawiam. Co bardziej smakuje? Zwycięstwo dzisiaj czy zwycięstwo na kresowych? Zwycięstwo dziś. A jak w ogóle dzisiejszy wyścig? Pełna kontrola? Nie przeszkadzała ci ta susza i te sypkie warunki? Było ciężko, bo ciężko się oddychało, jednak była pełna kontrola i myślę, że naprawdę pojechałam bardzo dobry wyścig. Super, dzięki za tą gratulację. Dziękuję.